What's good, Fortnite? Emily here. The invasion's over and Chapter 2, Season 8 has begun. Cubes are running amok everywhere, and a strange dimension called the Sideways threatens to take over the island. Our new favorite space ape, JB Chimpansky, has a plan to save it, but it's going to require a ton of bars to pull off. That's where you come in and help determine what happens next. Welcome to the war effort, recruit. As the season unfolds, JB will be preparing new tools and old favorites to help combat the Sideways monsters, like a shockwave launcher or the new combat assault rifle. But these puppies don't grow on trees. It's up to all of you to pitch in and toss the bars you earn in-game towards what you think will help us out the most. War effort stations are located at points of interest across the map, showing what items are available to fund and everybody's global progress towards unlocking them. That's right, we're all in this together. When the winner of these head-to-head votes reaches 100%, it's immediately unlocked across all loops of the island everywhere. The loser? Well, better luck next time. Chimpansky is also specking out turret station sites that could be funded too. Be sure to stop by and contribute to these regions to help build up the island's defenses. What are you waiting for, recruit? Complete quests, eliminate enemies, and bust up every couch or ATM you see. It's time to rack up some bars and take charge of the war effort. Before everything's cubed! We can't wait to see what you vote for. We'll see you in game. Witam serdecznie, z tej strony kłania się Marek Tomaszew, 7 kwadratowej wiedzy, czyli wiedzy, która prawdopodobnie się sprawdzi, bądź też nie sprawdzi. W międzyczasie będziecie widzieć fotki wklejone z wiedzy pop wraz z filmem, czyli sprawdzającym, co się faktycznie zmieniło w aktualizacji 18.10 w Fortnite, i czy to jest warte uwagi, czy będzie to wywoływało efekt wow, czy też po prostu mogło być lepiej. Oczywiście ja jestem zwolennikiem, podpartych faktów, czyli jakby to powiedzieć, podpierając słowa, które czytam wam, podpieram je wycinkami, czyli screenshotami z tej rzeczy, bo pop, i czytamy opis aktualizacji 18.10, Fortnite, zmiany XP, super poziomy, nowe przedmioty i więcej. Trzeba by na pewno, właśnie gramy, no nie? I sprawdzamy. To prawda, w jednej rozgrywce tego wszystkiego nie uda mi się dojrzeć, ale lećmy dalej. Wiedza pop, ostatnio zakwestionowana przez jednego ze stałej ekipy, którą gram. Poznaliśmy już oficjalne opisy aktualizacji oznaczonej jako 18.10. Serwery Fortnite już działają, spokojnie można grać, co widać. Epic powrócił do publikowania oficjalnych opisów aktualizacji, więc wiadomo o praktycznie wszystko, co się zmieniło. Ciekawe, czy tak faktycznie jest, to muszę sprawdzić, bo wiecie, to co piszę, to niekoniecznie musi być prawdą. Nie? Oczywiście deweloperzy nie mówią o każdym szczególe, o zmianach kurzących kominów, ale jest to wystarczający podgląd na zmiany. Ja te kurzące kominy nazywam, czyli te białe kominy, po prostu białymi kominami, no nie? Dla mnie to jest prostsze i każdy wie, o co biega, no nie? Ekipa, no chyba, że ktoś po prostu będzie jarząbka z drugą, nie? Tak jak Biski, czyli legalnie, no chyba legalnie. Czyli skąd legalnie wziął informację? Cholera, jasne. Może jednak go zagwizdę do prokuratora. Wisz. Tylko pamiętaj, że za fałszywe zeznania też jest kibele. Dobra, ekipa od Fontanny obwieściła właśnie, stworzyła fontannę obfitości z chili, czyli tą papryczką, która dawała nam speeda w grze. Daje niezłego kopa. Będzie to widocznie, jak dostaje gra kopa? Nie wiadomo. Przywraca oczywiście zdrowie i osłonę, ale zapewnia też zastrzeżenie
koszyk energii, który zwiększa waszą szybkość. Pamiętajcie, co się dzieje po jedzeniu ostrej rybki albo papryczki, ale rybka, ostra, no tak, no kreskówka to może być i ostra rybka. Pamiętajcie, co się dzieje po zjedzeniu ostrej rybki dla papryczki albo papryczki. Tego smaku da się zapomnieć, a fontanna obfitości, czyli smakuje identycznie. Oczywiście fontanna obfitości więcej jej efektami możecie podzielić się z innymi. Poczujcie pieczenią, którą rozpędzi cały oddział. No i to jest fotka oczywiście. To jest zarąbiście zrobiona ta fotka. Myślę, że to będzie super też wyglądało w grze. Poza debiutem fontanny w większości stili ponownie pojawią się oryginalne fontanny obfitości. Nie dają co prawda kopa, ale wersja chili, ale ma takie same wartości odżywcze pod względem zdrowia i osłony i oszczędza wasze kubki smakowe. Ja uwielbiam te potrawy, także dla mnie ostra potrawa, pomimo tego, że mam problemy z jamą brzuszną, to pozwalam już przynajmniej raz w miesiącu coś tak mocno z tego zjeść. Nawiasem mówiąc, komórki rakowe to mówię, ale to naukowcy mówią, ja tylko powtarzam. Fontanna obfitości jest znana i uwielbiana na wyspie, a znaleźć ją można w normalnych łupach. Naprawdę trudno jest skradać i tam, i tu, gdy wilki ciągle węszą, próbując zrobić ze nią przekąskę. To fakt. Ostatnio stały się straszne fazerny na mięso ludzkie, te wilki. Trudno jest się skradać, to czytałem. Ten problem powinien wkrótce zniknąć, ponieważ skoro w nawiasie mówimy, iż o powracających przedmiotach, koniec nawiasu, to wyspię przypominamy sobie, jak tworzyć płaszcz łowcy. Stwórzcie płaszcz łowcy, łącząc ze sobą mięso. I w nawiasie, szczerze mówiąc, to dość obrzydliwe, ale najczęściej płaszcz łowcy wymaga mniejszych ilości mięsa niż wcześniej. No to coś lepiej. Super poziomy i PD. Skorzenie i sześcianów dotknęło nowe karnet bojowy, ale przy tym pozytywny sposób. Dla graczy, którzy awansują powyżej poziomu setnego, udostępniono dodatkowe style strojów sezonu 8 w rozdziale 2. Teraz kolej dodano style i zacznijcie odblokowywać nowe style runiczne dla Karlotte, Kor, Fabia, Liścia, Ogrzy, Wego, JB, Szympańskiego i Troin. Aby pomóc wam w awansowaniu tak wysoko, wprowadziliśmy udostępnienia do PD zdobywanych Battle Royale. Coś dla mnie. Mam nadzieję, że prawdziwe. I to wam to naświetlę, czyli screenshota zarzucę. Znacznie zwiększyć liczbę PD otrzymywane za misję dziennej karty medali. Kolejny podpunkt. Dodaliśmy PD do wszystkich wspólnych zadań, które są nadal nagradzane szczatkami złota. Kolejny podpunkt. Wszystkie nowe przyszłe karty medali postaci mają znacznie
powiększone nagrody w postaci PD. Kolejny punkt tejże dobrej nowiny, jeszcze nie do końca sprawdzony, ale widzę, że gram, podtrzymywane za tygodnie kartę medali zostały nieco zredukowane. Zabraźmy to, byście nie byli stratni, jeśli nie wykonacie związane z nią zadanie. Czyli jeszcze raz, PD przyznawane za tygodniową kartę medali zostało nieco zredukowane. Zabraliśmy to, byście nie byli stratni, nie wykonacie związane z nią zadań. Aha. I kolejne podpunkty, i tak podejrzę do końca, które wam wyświetlę. Poprawki balansu. Strumienie powietrza zostaną wyłączone w ostatnim kręgu burzy w trybach podstawowych. Kolejny podpunkt. Strumienie powietrza zostaną wyłączone w fazie piątej burzy w trybach rankingowych. Kolejny podpunkt. Działa obfitości nie są już dostępne w półpolamach? Dziwne słowo. Zastąpione je pikantne fontanny obfitości z trzyn. Kolejny podpunkt. Tryby turniejowe z ubocza będą znikały wcześniej niż uprzednio. Z trybów turniejowych usunięto karabin magnetyczny. Jał, ale będą się burzyć, łopiero. Poprawki błędów. O, to coś nowego wreszcie. Mam nadzieję, że są tego poprawki. Naprawiono błąd, przez który pojazdy otrzymywały duże obrażenia po kolizji z fragmentami wraku statku matki. Naprawiono błąd, poprzez który pozycje na tablicach dodatków były wyświetlane w języku angielskim mimo wybranego innego języka. Naprawiono błąd, przez który czat głosowy Nintendo Switch nie łączył się z czatem ekipy, gdy gracz opuszczał ekipę, a następnie ponownie do niej dołączał. Brawo, brawo. Aby tak było, bo jak nie, to krótsa widzę, jak zapodam cuda fałszywet, ale aczkolwiek przypominam, że to jest jedna, która prawdopodobnie się sprawdza, prawdopodobnie zauważyliście, co udało mi się znaleźć. Ja dziękując wam za oglądnięcie materiału filmowego, prawdopodobnie jeszcze się nie skończył filmik z gierki. Tu uwaga dla osób, które są mocno zafascynowani grami wyścigowymi, między innymi też trackami. Igwiską chyba mina spadnie po kostki, kopara po prostu będzie się łuczyć po ziemi. No niestety dostałem kartę podarunkową na Steama i niestety, albo stety, już gwizdku nie zagwizdzesz do prokuratora, bo zmieni się również program na Marek Masie 7, więc wpadnie właśnie Euro Truck Simulator 2, za którąś na pewno grę. Czy to będzie za Fortnite? Myślę, że niekoniecznie za Fortnite, ale na pewno będzie częstszym gościem na kanale właśnie ta gra, którą wymieniłem, czyli Euro Truck Simulator 2. W kolejności potem Shine. Próbowałem
jakby to powiedzieć wam, 16 bodajże, jeżeli chodzi o symulator traktorów, czyli farmingu. I tam jest to tak potwornie zrobione, że po prostu spróbowałem, pograłem i jakby dobrze się grało, to powiedzmy elementy kierowania pojazdami, przesiadaniem i tym podobne były nieładne, nieładne, nie podobało mi się, stąd też tej gry na kanale nie będzie. Aczkolwiek gratuluję wszystkim tym, którzy posiadają obecne wersje, które to jest 15, 20, 1, 2 ma niebawem wyjść, więc tutaj widzę się już docierają rączki. Ja dziękuję za uwagę, życzę przede wszystkim zdrówka, dziękuję za łapkę w górę, komentarz kreatywny, konstruktywny. No i cóż, do kolejnego razu wiedzy pantoflowej, która prawdopodobnie wydarzyła się w grze z faktami i to doświadczyłem w grze, wy doświadczyliście i dziękujecie mi za to, ja również wam serdecznie dziękuję za oglądanie. No i pozdrawiam. Hej, hej, kłania się Marek Maciej.